Spojrzałem niecierpliwie na polną drogę. Czekałem na mojego 7-letniego synka. Był weekend. Dokładniej wrzesień. Nadchodził czas, kiedy on mieszkał u mnie. Z jego matką jestem już 3 lata po rozwodzie. Tak bywa. Dobrze, że mam dobrze płatną pracę i nie muszę wyjeżdżać z domu. Siedzę w nim cały dzień. Jestem głównym administratorem większości państwowych stron. Z swojego domu zarządzam tym wszystkim. Sąd chciał mi przyznać prawo do opieki nad dzieckiem. Gdyby nie jeden aspekt, mieszkałem 50 kilometrów od najbliższej wioski. Cisza, spokój. Tylko ja i mój laptop. To dla mnie wymarzone życie. Niestety nie dla mojej ex-żony. Ona chciała żyć w centrum miasta. Wśród spalin, krzyku i pośpiechu. A ja nie. Dlatego właśnie wzięliśmy rozwód. Usiadłem na werandzie, czekając, aż samochód przyjedzie. Bardzo się niecierpliwiłem. Musiałem pokazać synkowi mój plac zabaw. Plac zabaw specjalnie wybudowałem dla niego, by się nie nudził i zażywał świeżego powietrza. Nagle dostałem SMS-a od mojej byłej żony. Brzmiał on: spóźnimy się około 30 minut. Uśmiechnąłem się. Pewnie znowu się zgubiła na polach i nie wie, jak do mnie trafić. Tradycyjna blondynka. Tylko że o ciemnym odcieniu tego koloru włosów. Wszystko w niej było głupie. A najbardziej to, że nie chciała się przyznać, że jest ciemną blondynką. Jak ja mogłem się żenić z taką kobietą? Nawet imię i nazwisko miała głupie. Samantha Biegni. W każdym razie postanowiłem sprawdzić, czy wszystko na moim placu zabaw jest przygotowane. Mój plac zabaw to bardzo prosta konstrukcja. Huśtawka, zjeżdżalnia i mały forcik. By móc skorzystać ze zjeżdżalni, należało najpierw wejść do fortu, wspiąć się na jakieś 1,5 metra i przejść po siatce do zjeżdżalni. Trochę trzeba się natrudzić, ale po zjeździe zjeżdżalnią człowiek, a w tym wypadku dziecko, zapomina o trudzie i chce jeszcze raz. Zjeżdżalnia to moja duma. Skoro mam czas, to może opiszę poszczególne elementy oraz to, jak je stworzyłem. Zjeżdżalnia. Potrzebowałem 16 dzieciaków, którym odciąłem głowy, nogi i ręce, zostawiając tułów. Jednocześnie wycinając prawie wszystkie kości, jakie przeszkadzały, czyli barki, żebra i miednice. Następnie wykonałem cięcia, skutecznie rozcinając brzuch na 2 części, by można było zjeżdżać na stojąco. Wnętrzności odłożyłem na później, jako materiał na budowę innych części placu zabaw. Po wypatroszeniu i rozcięciu, gdy miałem czyste wnętrza, nałożyłem folię, by umożliwić zjazd oraz znaleźć ostre krawędzie, które mogłyby sprawić krzywdę mojemu synkowi. Następnie zszyłem wszystkie kadłubki za pomocą linki holowniczej. Dodatkowo ciała przebiłem do 2 belek. Słowo belka zostało specjalnie użyte. Nie są to zwykłe belki, drewniane czy żeliwne. Są to belki zrobione z kości udowych dzieciaków. Każda kość ma 2 otwory na obu końcach kości, po czym została przykręcona do innej kości. Huśtawka. Liny zostały zrobione z jelit 4 dzieciaków. Na 1 linę przypadają 2 jelita. Zostały ze sobą one połączone, a następnie skręcone. Są na tyle wytrzymałe, że moje auto nie mogłoby ich oderwać. Siedzenie to po prostu mała dziewczynka, mająca 1 linę oplecioną wokół szyi, 2 natomiast wokół kolan. Siatka, tak zwana sieć rybacka. Liny przycinają się pod kątem 90 stopni, tworząc kwadraty. Zrobiona z jelit wszystkich pomocników budowy placu zabaw, dla mojego syneczka. Aby liny się nie rozchodziły, użyłem dłoni i stóp, materiałów budowlanych. Wywierciłem otwory, a następnie rozciągnąłem jelita. Fort. Został on zbudowany z ciał rodziców dzieci, nauczycieli mojego synka oraz jego rówieśników ze szkoły. Każde ciało zostało ułożone na inne ciało, praktycznie jak cegły. Zamiast cementu użyłem gwoździ i śrub. Solidna konstrukcja. W niektórych miejscach są przygotowane okna. W sumie 2 rodzaje. Okno tajemnica. Okno stworzone w ten sposób, że ciało służące za konstrukcję nie ma tyłu czaszki,
ani jej wnętrzności, dzięki czemu można patrzeć przez przód twarzy, tak zwany oczodół. Okno bulaj. Tam, gdzie znajdują się łopatki i klatka żebrowa, zostały wycięte okręgi. Konstrukcja zjeżdżalni, na której opiera się część służąca do zjeżdżania i huśtawki, na której zamocowane są liny, to najwyżsi dorośli, jakich znalazłem. Oczywiście w wielu przypadkach zostali oni przedłużeni. Po wkopaniu w ziemię zostawało ich jakiś metr, pół nad nią. Za mało, więc należało przybić do ich pleców następnego, w efekcie czego otrzymywano się belkę, którą następnie należy wzmocnić. Ja wzmocniłem ją zwykłą drewnianą belką. Spoglądam na zegarek. Pół godziny już minęło, a ich nie ma. Zaczynam się martwić moim synkiem. A co jeśli plac zabaw mu się nie spodoba? Co jeśli nie doceni mojej pracy przez całe wakacje? Albo przyprowadzi swoich przyjaciół i kolegów z podstawówki? Albo ci gnębiciele znowu przyjdą i mu to wszystko zniszczą? A nie. O jego przyjaciół, kolegów, gnębicieli, ich rodziców i nauczycieli nie muszę się martwić. Oni wszyscy są u mnie, na placu zabaw. Siedzę na werandzie, jedną ręką gładzę mój karabin. W drugiej trzymam szklankę z whisky. Raz po raz biorąc łyka. Życie tak daleko obfituje w wielkie niebezpieczeństwa. Mieszkam blisko lasu. Nie wiem kiedy, ale w pewnym momencie, gdy widzę auto mojej żony, słyszę maleńki świst i dostaję strzałkę w szyję. Zasnąłem. To wszystko, panie doktorze. Może mnie pan już odwieźć do łóżka i wypuścić z izolatki? Panie doktorze, proszę. Chcę jeszcze skończyć karuzelę dla mojego synka. Proszę, proszę, no proszę, proszę. Pewnego dnia i ty wylądujesz na moim placu zabaw, skurwysynu.